Znacie ją z telewizji jako uśmiechniętą prezenterkę, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co skrywa jej serce? Paulina Smarszcz, kobieta pełna tajemnic i niespodzianek, właśnie zdecydowała się na krok, który zaskoczył jej fanów. Co skłoniło ją do konfrontacji z przeszłością? Czy to możliwe, że tatuaż, symbol lojalności i miłości, nagle stał się zbędną pamiątką? Paulina, odważnie dzieląc się codziennością swojego życia w mediach społecznościowych, raz jeszcze porusza serca swoich obserwatorów. Tym razem chodzi o tatuaż, który był kiedyś symbolem jej związku z Maciejem Kurzajewskim. Jakie emocje musiały ją przepełniać, gdy podjęła decyzję o usunięciu tego śladu przeszłości? Czy jesteśmy świadkami nowego rozdziału w życiu Pauliny, który otwiera drzwi do nieznanych dotąd emocji i doświadczeń? Jakie tajemnice skrywa jeszcze jej serce i co oznacza to dla jej przyszłości? Zapraszam do posłuchania tej emocjonującej historii, pełnej niedopowiedzeń i pytań, które pozostają bez odpowiedzi. Czy odwaga Pauliny natchnie innych do podobnych decyzji? Czy to pierwszy krok ku nowemu życiu? Czas odkryć, co kryje się za tym pozornie prostym gestem. Kliknij suba, po więcej ciekawych ploteczek. Paulina Smarszcz bardzo chętnie dodaje na social media zdjęcia oraz nagrania, na których pokazuje swoje życie prywatne. Jej wierni fani mogli niedawno być świadkami tego, jak 50-latka postanowiła raz na zawsze uporać się z przeszłością. Nie uwierzycie, na co się zdecydowała. Paulina Smarszcz to jedna z tych gwiazd, która bardzo chętnie dzieli się z internautami informacjami ze swojego życia prywatnego. Niedawno pod jednym z jej ostatnich wpisów pojawił się komentarz dotyczący jej byłego ukochanego. Pewien salon tatuażu zaproponował 50-latce usunięcie tatuażu, który wykonała wraz z Maciejem na 15 rocznicę ślubu. Pani Polino, jak będzie pani chciała zakryć ten wspólny tatuaż zrobiony z panem Maciejem, to zapraszam. Można było przeczytać pod jej fotografią. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć na ofertę. Okazuje się, że chętnie z niej skorzysta i usunie pamiątkę po byłym ukochanym. Z ogromną radością napisała wyraźnie zadowolona Smarszcz. Paulina Smarszcz oraz Maciej Kurzajewski należeli do tego typu par, które wzajemną miłość okazywały sobie, wykonując wspólne tatuaże. Paulina kilka lat temu w rozmowie z dziennikarzami Party wyjawiła, że tatuaż kotwicy został zrobiony z okazji rocznicy ślubu. Z kolei cyfry 96 to rok, w którym wyszła za mąż. Mam także wytatuowane swoją grupę krwi i zamiast obrączki cyfry 96, czyli rok, w którym wyszłam za mąż. Kotwice na pamiątkę 15 rocznicy ślubu. To też symbol Maćka, który jest dla mnie życiową kotwicą, mówiła Petarda. Maciej Kurzajewski zafundował sobie z kolei nie tylko kotwicę, ale również napis na przedramieniu składający się z trzech imion: Franek, Julek oraz Paulina. Kurzajewski chyba jednak jako pierwszy usunął te pamiątki. Na początku 2023 roku informował na swoim instagramowym koncie, że robi noworoczne porządki. Wtedy też pochwalił się wizytą w salonie tatuażu. Kliknij suba, po więcej ciekawych ploteczek.